kończymy bardzo dużą ilością uczestników, największą jak do tej pory. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. W każdej sali jest pełno osób, każdy ma zajęcie dla siebie. Za chwileczkę rozpoczniemy turniej w Hearthstone'a, w chwili obecnej kończy się turniej w League of Legends. Panele nasze dzisiaj jeszcze będą trwały do godziny pierwszej w nocy, bo dopiero o 23 zaczyna Mystery TV ze swoimi słynnymi creepypastami. Myślę, że ten dzień jest bardzo, bardzo, bardzo udany. Przepiękny konkurs cosplay z bardzo wysokim poziomem, bardzo dużo prezentacji. Myślę, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie naszym konwentem, no i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Na koniec chciałabym serdecznie podziękować Kubie Prymusowi, naszemu audytorowi, który w tym roku dołączył do naszej ekipy organizacyjnej KOKON. Bardzo nas wspierał też swoją wiedzą, pomógł nam ogarnąć bardzo dużo rzeczy. Dziękuję Martynie Marcinkowskiej za ogarnięcie sekcji cosplayowej, za poprowadzenie całego turnieju cosplay, za całą obsługę tej części. Chciałabym również podziękować klubowi gier planszowych z koła, którzy zajęli się całą częścią games roomu planszówkowni naszej. Prowadzili wypożyczalnię, uczyli gier, przeprowadzali turnieje dla różnych wydawnictw. Naprawdę chłopcy się bardzo napracowali, także bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze się bawili, że było kolorowo, że było wyjątkowo i że również będzie tak za rok.